Siemanko, cześć, witajcie, z tej strony Fan City, a to kolejny odcinek z gry City Skylines 2. I zaczynam tam, gdzie zakończyłem odcinek poprzedni, czyli właśnie robienie tych zielonych pasów. Nie zrobiłem sobie jeszcze drzewek, więc sobie to dokończymy. I w tym odcinku zajmiemy się, myślę, również budową kolei tutaj w mieście, bo wypadałoby, żeby ludzie sobie też docierali do miasta drogą kolejową, drogą szynową, a nie tylko asfaltową. I właśnie gdzieś tutaj, w tych rejonach, chętnie widziałbym jakiś taki fajny dworzec. Tylko jak ja się dostanę z tymi torami na tutaj tą stronę, bo dopiero mamy je w tym miejscu. Myślę, że od tego sobie zaczniemy, dlatego że mamy tutaj statki i te tory, no niestety one idą, no muszą iść bardzo do góry, żeby mogły sobie bez problemu statki przepływać. Chciałbym też zrobić tam od razu drogę w sumie, na przykład gdzieś z tej drogi, nawet może z tego ronda, żeby to taka była bardziej główna droga. Dobra, także myślę, że odcinek będzie całkiem. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, odcinków będzie więcej. Zapraszam również na NB, aby kupić gry w najlepszej cenie. Pierwszy link w opisie. To nie jest do usuwania. Czemu mi się to zawsze myli? Dlatego, że w jedynce to właśnie w tym miejscu mamy buldożer. Kurde bele mole. Usuniemy sobie tor, dlatego że no ja muszę tutaj już gdzieś z tego momentu iść z tym torem do góry, żeby tam to fajnie wyszło. Mamy w tym miejscu właśnie statki, a nie chcę ich jakoś za bardzo przestawiać, żeby sobie dookoła pływały, bo wtedy musiałbym pewnie tą drogę tutaj do góry podnieść, więc też bez sensu. Już lepiej sobie tą nową drogę dopasujemy do istniejących tutaj linii statków. I tak, oczywiście tutaj też sobie zrobimy może nawet troszkę szerszą tą drogę z 6 pasów, bo to będzie no jeden z łączników na tą część miasta, gdzie zrobiłbym również, no myślę, jakiś przemysł, nie? Bo mamy tu jakieś tory, więc to by było całkiem spoko. I chyba nawet mamy tutaj, tak, mamy tutaj bodajże rudę i nawet trochę ropy, więc bardzo fajnie, sporo tej rudy, łomatko. Więc na pewno będzie w tym miejscu jakiś przemysł, nawet rolnictwo by się trochę zmieściło, ale zobaczymy, jak to będzie. Także na początku po prostu sobie to połączę drogą, żebym wiedział tak mniej więcej, jakby ta droga miała tutaj iść. Ja sobie jeszcze pozwolę jakoś wyrównać na przykład tutaj tą część odrobinkę. Tu bym sobie z tą drogę bym sobie ogarnął. I na przykład gdzieś tutaj. Okej, to są teraz o tej samej wysokości. Pytanie, czy ja zrobię teraz tutaj drogę. Czy będzie się chciała jeszcze wyżej zrobić? Wydaje mi się, że raczej tak. Okej, no powiem wam, dosyć wysoko, ale dobra, podwyższymy sobie tą drogę na 20 metrów, no dobra, tutaj się jakoś tak wydaje w sumie trochę mniej. Jeszcze się chce wyżej zrobić, tak? Ja cię kręcę, ale może by właśnie zrobić sobie jakiś lepszy most. Mamy takie eleganckie, podwieszony z drogą ośmiopasmową, o matko. Mamy też most Golden Gate. Ale może by zrobić coś takiego. No to prezentuje się już tak bardziej bogato. I tutaj idealnie by mi się zmieściło. Taki most za 70 tysięcy. Jakby tyle kosztowały mosty, to by było elegancko. Dobra. I taka cena też mi się podoba. Zrobimy sobie go właśnie tutaj. I powiem wam, że jest naprawdę bardzo ładny. Nawet troszkę zbyt wysoki. Pokażcie mi ten tutaj ten statek, jak to będzie wyglądać. Myślę, że no nie, w sumie to musi być taki wysoki, bo tu jeszcze ma jakieś antenę, jakiś radar. No dobra, więc spoko. Też musi być trochę nadmiaru. No nie dziwię się, że to jest w ten sposób. No i teraz tak, gdzie ja się chcę z tą drogą dostać? No wydaje mi się, że najlepszym pomysłem byłoby połączenie się do tego ronda bezpośrednio, więc tu musimy sobie zrobić też małe przebudowanie tej strefy przemysłowej, którą w sumie tu bym zrobił takie jakieś fajne nabrzeża, żeby to lepiej wyglądało w tym miejscu. Może tym też się zajmę, jak starczy mi czasu. I tak, czy ja się chcę z taką szeroką drogą do tego ronda łączyć? No myślę, że też by było całkiem spoko, tylko wtedy to rondo
musiało być też troszkę większe, tak szczerze mówiąc. Dobra, dajcie mi na zero, jakby to wyglądało, gdybym się podłączył tak od razu chamsko z tego ronda. Ta droga jest większa niż tutaj to rondo. To jest też fajne. Ojdź, nie, halo, nie z mostu. No, no, no. Może tutaj damy sobie te 6 pasów, a tam będzie 8 na tym moście. Takie walniemy sobie combo. No i tak, tutaj widzę, że jest jakiś problem, dlatego że przeszkadza mi pole. Wypadałoby troszkę je zmniejszyć. Dajcie mi, nie tak, dajcie mi to i dajcie mi to. Dużo prościej. Na razie sobie to troszeczkę skrócimy. To jest spoko, że możemy sobie to bez problemu troszkę, wiecie, po swojemu zrobić bez usuwania całego tego budynku. To naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. I teraz tu się musimy odbić w ten sposób, tak żeby tego budynku tutaj, no nie burzyć. No skoro wybudowali, to trzeba się teraz dopasować, co nie? Dobra. I odrobinkę jeszcze tutaj na wprost, tylko że tutaj już nie idzie mi na wprost, tylko w dół. A ja bardziej bym preferował, żeby mi ta droga szła do góry. Także to sobie tu jeszcze musimy odrobinkę też wyrównać na taką wysokość, aż mi się tam spotka z tym terenem tutaj. To by było w ten sposób. To nawet nie będzie tutaj jakoś dużej różnicy wysokości, więc spoko. To sobie tam też ogarniemy, żeby ta droga lepiej wchodziła w drugą drogę. Kurde, które ja muszę wyłączyć? O to! No, tą opcję muszę wyłączyć. Dobra, żeby się robiło elegancko równo. O, teraz tak mnie nie będzie w oczy kuło. I czemu ja żem zrobił? Czemu? Czemu, że chłopiec zrobił prosty odcinek? Jeszcze raz. Do iluś tam razy sztuka. Dobra, także to było jakoś tak, powinienem ładnie przejść tutaj, dobra, nawet no dobra. I tutaj będzie jakieś, myślę, skrzyżowanko z tą drogą tutaj się zrobi, to jeszcze zobaczymy, najwyżej się to później zmieni, jak będzie jakiś mega duży ruch. Odrobinkę sobie jeszcze tutaj wyrównam, dobra. I teraz tak, czy ja mogę to takim jednym kawałkiem połączyć? Myślę, że nie byłoby głupie, bo wtedy by się droga elegancko zrobiła, równo. Ale czy to by dobrze wyglądało? Dajcie mi tutaj tą drogę. No i to by było tak i tu od razu na górę. W ten sposób. Poka. Poka jak to wygląda. No nie, no bardzo łagodnie jest, naprawdę. Bardzo łagodnie sobie ta droga podchodzi pod górkę. Tutaj jakimś cudem chyba idzie jeszcze w dół. Serio? Jakim cudem, skoro to wyrównywałem? Ej, miało być równo, ale dobra, trudno. Najwyżej to poza odcinkiem wyrównam. No ale myślę, że coś takiego, taki łączniczek. Całkiem, całkiem. Dobra, także no to by było. Jakoś w ten sposób. No i tak, teraz tą główną drogą, która sobie idzie w te rejony. Mamy tu autobusy, czy ja to mogę wywalić ten... Mogę, dobra. Więc spoko, tu jest, tu będzie gruby remont, naprawdę tego wszystkiego. Co tu się, jako tu się fabryka zrobiła? Aha, bo to jest woda, dobra, to nie było tematu. To ona sobie niech stoi. Ta droga w takim razie będzie tutaj się kończyła. Gdzieś w tych rejonach, wyłączcie mi te linie pomocnicze i te też. Dobra. W sumie to się nic nie zmieniło. Coś takiego. No i teraz musimy jakoś połączyć się z tą drogą. Można by tak, na przykład zrobić sobie jakiś łagodny podjazd, bo też na drugą stronę przejeżdżać, czy od razu się podłączyć gdzieś tutaj z tą drogą. Nie wiem, czy to też będzie dobry pomysł, bo no mogą być korki tutaj, nie? Jak tam się zrobi jakieś większe miasto, większy ruch, to korki, myślę, mogą być duże, ale na początku nie będzie tam dużego miasta. Więc myślę, że jak sobie zrobimy takie łagodne tutaj wzniesienie, coś takiego, to powinno na początku bez problemu to wystarczyć. Najwyżej będziemy to przebudowywać, także no problem, nie burzymy się. Dobra, taki łącznik. No troszkę gorzej niż było, bo mają taki zakręt 90 stopni, no ale jednak przyszłość ważniejsza. Dobra, także to by było w ten sposób. Odbudujemy sobie tu jeszcze tą drogę,
która była. Tutaj też myślę może być kolejne skrzyżowanie tak od razu. Odbudujemy tutaj te budynki, w sensie damy sobie strefy, żeby się same odbudowały. W ten sposób. I tutaj gdzieś były autobusy. Czy one mi się jakoś bardzo zepsuły? Myślę, że nie za bardzo. Przystanek mamy tam, no to sobie przeniesiemy tutaj na ten taki zakręcik. I teraz potrzebuję, o, ten przystanek. Ten przystanek? To jest ta linia? Tak, to jest ta linia. Jak sobie to usunę, to się chyba ogarnęło, co nie? Czemu ona tak jedzie teraz, ta linia? Wyłączcie mi to. O, dobra. I teraz tutaj sobie dajemy na przystanek i w ten sposób. Dobra, także ogarnięte. Grę możemy sobie odpauzować. Zobaczymy, co się wydarzy. Brakuje mi gdzieś pewnie prądu. Coś usunąłem. Nie, jest git. Tylko po prostu mamy tu odcinek wody oraz prądu. Może być tak, że mi się nie połączyło gdzieś z miastem teraz. Ej, może tak być w sumie. Tak, chyba mi się nie połączyło. Tu mi się kończy też woda, ścieki. Ale nie, bo tu już połączenie bez problemu ma, dobra. Także możemy to wywalić, chyba że będę sobie robił remont tego mostu tutaj nad tą autostradką, tą estakadę, to wtedy będzie problem, ale chyba jest bailando, co nie? Dobra, także to by było w ten sposób. Łącznik na razie jest, to jest do przebudowy, tu będzie jakoś troszkę większy węzeł czy coś z czasem. Tak samo ten zakręt można by troszkę inaczej też zrobić, ale no na razie chciałem, żeby tylko tutaj była jakaś droga, bo teraz musimy doprowadzić tam kolej. I tak, kolej doprowadzimy sobie też bokiem, tak samo jak ten... Weźcie mi to radio, wyłączcie. Matko, jak to mnie denerwuje, ten gościu, jak tak się dziwnie gada. Tory tutaj. Też na te 20 metrów, żeby się dopasować. A może by tak pod tym przejechać? No, byłoby spoko, ale teraz mi się już pewnie nie zmieści przez to, że no... Tam mamy na styk, no trudno. Dobra. Ale gdybym tutaj tą drogę jeszcze odrobinkę wyżej sobie zrobił, znaczy dalej w sensie, to ogarnąłbym... Mogę tu jeszcze most zrobić, czy tu już się nie zrobi? No tu już się nie zrobi, no kto by się spodziewał? Ale no przynajmniej kawałek takiej drogi, zbyt stromy spad, żeby gdzieś od tego momentu... Jest to równo. Mieć te linie pomocnicze. Wiem, że to można łatwiej zrobić, ale po co? Dobra, także od razu przy tym moście będzie sobie szła linia kolejowa, która jakimś cudem potrzebuje być wyżej, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się, dobra. Chyba. Czemu nie... Czemu nie mogę? Bo mi co? Bo mi włazi te... Słupy mi włażą, w sensie? Jest kolejno, to dajcie te słupy trochę obok i będzie bailando, no. No nie mogę, chyba że tu jest trochę ten teren, no, zbyt krótki, wyrównany. Sobie go bardziej wyrównam, teraz będzie dobrze. No nie mówcie mi takich rzeczy, ja tutaj remontuję, remonty robię. No zaraz dostanę regularnego szału. A jak sobie dam o wyżej, nie wiem, o metr? No jak ja mam ten tor doprowadzić tutaj teraz, no? Czy ja to mogę jeszcze jakoś zmniejszyć tą trasę statków? Chyba nie za bardzo, no. Tu już jest najmniejsza ta trasa, więc niestety tego sobie nie zmniejszę, żeby jakoś się pomieściło. Czemu to potrzebuje? Czy ja mam jakieś inne tory jeszcze dostępne? W sensie jakieś, nie wiem, bardziej skomplikowane, eleganckie mosty, które te rozstawy mają troszkę dalej od siebie, jak przypuśćmy tutaj ta droga. Super! Fajnie, fajnie, że można w tej grze budować bez problemu różne rzeczy. Jeszcze sobie DPI myszy zmienić, no pewnie. W takim razie nara ze statkami nie będzie. Teraz pan proszę zawrócić. O, bardzo fajnie, ale se zawrócił. Kurde, bele mole. No ale dał radę, no i po co ja robiłem tą drogę tak wysoko, no? Chciałem, żeby to ładnie wyglądało, pod spodem statki. To dupa blada, nie da się, bo gra upośledzona. Nie można zrobić fajnie torów. Muszą być te słupy nasrane jeden obok drugiego.
O matko jedyno, no. Żeby nie było do wyboru innego mostu kolejowego, jakiś, nie wiem, taki, no, z takimiś filarami, takie, wiecie, bardziej jak tutaj, nie? Takie bardziej zwieńczone czy coś, żeby były też dalej od siebie te słupy, to nie. A daj ta spokój po prostu. O! A się zdenerwowałem, dobra, ale będzie przynajmniej elegancka linia kolejowa i ładna droga. Zawsze coś, dobra. Dajcie mi teraz tutaj tą te tory i tu musimy teraz sobie zjechać. No polecimy z tym torem tutaj dookoła, nie? Tutaj jakoś pod tą, już się boję jak ja pod tym przejadę. No to będzie teraz wyzwanie, kurde bele mole. Dobra, takim zakrętem no chyba nie widzę innej możliwości. Na zero. Chociaż też niekoniecznie na to zero. Tutaj, oj, tutaj to będzie bardzo ciekawie. Bo tak, tutaj się muszę jakoś przebić z torem. Tutaj sobie przejadę, myślę, no na wprost po prostu. Czemu te ścieki stąd nie znikają? Serio, tutaj nie ma żadnego jakiegoś, nie wiem, żeby to zabrało stąd i gdzieś poleciało dalej, a nie się w jednym tak miejscu stoi. Wywalimy stąd tą drogę, jej tutaj nie będzie już w ogóle. Z torami sobie tutaj polecimy. Jeszcze musimy się jakoś tutaj dostać z tymi torami. To będzie naprawdę mega wyzwanie, ale mam nadzieję, że jakoś mi to w miarę pójdzie. Na takiej wysokości chyba bez problemu będzie zrobienie torów kolejowych. Co nie City Skylines? No taki żarcik. No na takiej wysokości mniej więcej. Jak ino mi się nie udo zrobić tutaj torów, to ja się przejadę do Paradoksu i napijemy się kawy razem. Tylko że dodam tam coś do tej kawy, jakąś substancję pewną. I no tu bym przynajmniej chciał, żeby ten tor na jednym sobie szedł poziomie jakoś tak mniej więcej. Tutaj na tej skarpie tak, o, ładnie. Zobaczymy jak to będzie. To sobie też później troszkę wyrównam ten teren, żeby nie wyglądało tak jakoś, nie wiem, mega sztucznie zrobione. Dobra, no wysokość jest myślę spoko, nie jest jakoś bardzo też głęboko zrobione, więc no zobaczymy jak będzie. Czy będzie tragedia, czy nie będzie tragedii. Zaczniemy sobie od tego momentu, bo później będę wiedział jak to muszę bardzo wyrównać. Tu sobie zjedziemy teraz na zero. Dobra, to sobie też od razu włączę, bo później się będę denerwować. I teraz uwaga, weź mi to wyłącz. Wszystko. Uff, dobra. I teraz tak, ja się chcę z tym torem tam. W sumie to mogę nawet robić te jakieś takie zakręty na mostach, bo i tak te mosty jakoś nie są takie eleganckie, jak to było w jedynce. Takie, tam były tak fajnie zrobione takie mosty. A tu po prostu jakiś najbiedniejszy most, bez żadnych takich tych takich spoiw czy coś, w ogóle totalnie dramat. Dobra, teraz tu musimy sobie wyrównać to wszystko. Łapiemy sobie tutaj cyk prawym guzikiem myszy i wyrównamy się no gdzieś tutaj stąd, myślę. Dobra, i tutaj sobie lecimy takim łagodnym, cały czas trzymając lewy przycisk myszy. I tu się jakoś tak wyrobimy, oczywiście nie tak bardzo pod takim zakrętem ostrym, to sobie tutaj troszkę to bardziej wyrównamy. To mi się kojarzy z pewną linią kolejową, bodajże w Ohio czy jeszcze gdzieś, gdzie jest taka, bo tutaj taki będzie ostry zakręt i jest taka miejscowość, gdzie był na takiej trasie wypadek, pociąg z góry zjeżdżał szybko i niestety wypadł na miasto. No tutaj też domy mieszkalne trochę są, nie? Czemu ten deszcz leje? Czy ja jestem w Anglii? Albo w, nie wiem, na polskim lecie? Czemu cały czas ten deszcz musi tak padać? Dobra, teraz możemy sobie to już połączyć. No nawet to szybko poszło. W sensie tutaj ten odcinek torów. Oj, tu mi całkiem to fajnie wyjdzie. I tu jest 2%? To na, a to elegancko. To wcale nie jest stromo. Dobra, to mi się podoba. I tutaj od razu sobie walniemy na taką wysokość. I tutaj nie wiem jaka jest 2 i 3. Więc bardzo podobnie. Także jest to raczej równo. To sobie zaraz obczaję. No i teraz musimy zrobić jeszcze łącznik w ten sposób. Takie będą buty tutaj zrobione. I tutaj sobie od razu to podłączymy. Od razu to sobie spróbuję połączyć. Ciekawe co to z tego wyjdzie.
pod takim kątem? Jakbym to musiał zrobić? No, ej. Serio? I tak idealnie? Od razu już zrobiłem? Poka to. Tu się połączyło bardzo ładnie. No dobra, no to trzeba przyznać, że te połączenia na dalekie odległości bardzo łagodnie się robią. To jest akurat duży plus tego. Nie ma takich jakichś dziwnych buł gdzieś po drodze. Dobra, ej, spoko to wygląda. Fajnie. Dobra, także połączenie do tego momentu mamy. Zakupię sobie jeszcze od razu tutaj te dwa kwadraciki, żeby móc też zrobić w tym miejscu. No i gdzieś tutaj się będę musiał z tym jakoś wyjechać teraz, to będzie też ciekawe, myślę. Może w sumie, no, najpierw tory, zrób żeś to w końcu. Także łapiemy se tu, jest na zero, to mi się też podoba, że gra jednak myśli i nie ma jakiegoś takiego dziwnego spadku w dół, jak to było w jedynce. Ale, no czy to są plusy, które mnie przekonują? No z tymi torami mnie to bardzo zdenerwowało. Więc raczej tak bym powiedział, no średnio. Kawałek prostego odcinka zrobimy sobie. Tutaj też sobie tak przelecimy takimi lekkimi łukami, bo tutaj też bym chciał zrobić most na tą drugą stronę, więc też dobrze, że tą drogę, te tory robię, no jednak troszkę niżej niż drogę, to nie będzie problemu, żeby tam zrobić, myślę, tą drogę, hehe. Tak jak pewnie z tymi statkami, no ciekawe. Dobra, w ten sposób. Tu sobie pozwolę jednak to wszystko powłączać. 108. Wow, jak to idealnie zrobiłem. Nice, dobra, także mamy to ogarnięte. Teraz musimy sobie znowu pobrać stąd wysokość. O, idealnie to zrobiłem. No i tak, tutaj też sobie tak podlecimy troszkę dalej od tych budynków mieszkalnych, żeby się nie zsunęły za bardzo. Polecimy sobie tutaj pół. I tu już myślę, będę powoli szedł ku górze. A ku górze jest dosyć, no, dosyć wysoko. Tu sobie idzie to pod górkę, tak? Więc nawet na taką wysokość można by zjechać. A ten odcinek, gdzie będzie jeszcze tor, mniej więcej oczywiście, sobie wyrównamy, żeby te tory nie szły jakoś bez sensu pod górkę, bez sensu z górki. I nad tym walniemy sobie drogę nad tymi torami, żeby nie było przejazdu kolejowego. Bardzo fajnie. Super. Nice. To mi się podoba. Dobra, i tu z tego momentu zjeżdżamy w dół. Także bierzemy sobie tu. I dzida. Zobaczymy, jak tutaj bardzo głęboko jest. Dobra. I tutaj witam. No, elegancko jest, bardzo dobrze. Także proszę teraz, tutaj będzie, jak to będzie? Tutaj chyba jeszcze odrobinkę, ten odcinek, ten mostek będzie na płaskim. Dopiero tutaj będzie ten zakręt, tak? Czy mi się zdaje? No, tu już by wypadało robić ten zakręt, bo się nie wyrobię z tym. Dobra, ale to ja sobie jeszcze tutaj też troszkę wyrównam. Dobra, to mówię, będę to wyrównywać, żeby nie wyglądało tak mega nieładnie, bo nie mówię, że to ładnie wygląda. Ale kolejca doprowadzić, a ja akurat chciałem z tej strony, no bo tak. Dobra, i tutaj będzie też bardzo łagodny łuk kolejowy, który również zrobił się bardzo równo, co mnie bardzo cieszy. Dobra, troszunie na wprost. Dobra, żeby tak nie było cały czas tylko, że lecę łukami. I teraz tak zrobić, żeby tam wyjechać tak idealnie równo. To tak na oko zrobimy. Na oko się najlepiej robi zazwyczaj. Spróbujemy to w ten sposób ogarnąć. Mamy 180 stopni. Oj, trochę żech się przeliczył z tym. Więc wypadałoby, dopasujemy się raczej do tego już, co tutaj zbudowałem, wyrównałem. Że usuniemy sobie to, że nawet też źle nie wygląda. Ale ja wiem, że jest krzywo i to mnie boli. Okej, czyli tutaj wypadałoby chyba jeszcze odrobinkę z tym na wprost. I dopiero teraz eleganckim łuczkiem podlecimy. Bardzo równiutko, elegancko. Oby się tylko pociągi wyrobiły, to będzie dobrze. Jak się nie wyrobią, to będzie ciekawie. No, pod takim kątem sobie tutaj zrobimy i, moi drodzy, jesteśmy w domu.
będzie za chwilę stacyjka. Ja sobie to jeszcze na szybko tak spróbuję wyrównać do łagodzenia terenu, bo ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Czy mega tragicznie, czy mniej tragicznie, ale tragicznie. Dobra, tutaj wyrównamy, tutaj ładnie. No powiem wam, widoki myślę całkiem spoko, nie? Jedziesz sobie do miasta, podziwiasz inne wyspy. No myślę, że jest spoko. Dobra, tylko tu nie będziemy usuwali do takich górek. Tutaj będzie droga, też spróbujemy ją za chwilę zrobić, czy ona się w ogóle zrobi. Tutaj sobie to jeszcze też ładnie powyrównywuję odrobinkę. Tak samo tutaj na dole, gdzie mamy już te tory gotowe. Ej, no powiem wam. No powiem wam, fajnie. Dla mnie fajnie. Tu sobie załagodzimy odrobinkę, tutaj troszkę. Tutaj widać, że odrobinkę było kombinowane, ale nie ma tragedii. Myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej. Dobra, spróbujemy jeszcze obczaić, jak to będzie wyglądało tutaj. No tutaj myślę, że możemy to najpierw troszkę wyrównać. Dopiero teraz to wyrównać. O, w ten sposób, żeby takie nie było bezpośredniego spadku od razu za posesją mieszkalną. Tu sobie to też łagodniej zrobimy. Ej, nie, powiem wam, całkiem spoko. Nice. Naprawdę. Przejedziemy też się pociągiem z kamery pierwszoosobowej. Jak to będzie w ogóle tutaj się prezentowało. No i tak, połączymy sobie od razu tutaj tą główną linię, żeby już też była połączona. Na razie zjedziemy tutaj dosyć stromo, w sensie. Tutaj będzie dosyć, tu będzie no stromo. 9%, kurde bele mole. Albo damy sobie na pie, nie, bo tu jest chyba na 20, tak? To damy sobie na te 10 najpierw. To będzie tam te 4,8 spadku. I teraz połączymy to z torami. Tylko gdzie mi linie spierdzieliły? O, są. No niżej. No i git. Całkiem łagodnie, także tutaj się będzie na razie ta droga kończyła. W kolejnym odcinku będziemy tu sobie ogarniali rzeczy. Tam dalej też jeszcze nie ma co z torami iść, ale myślę, że to sobie polecimy z linią tutaj jakoś tak fajnie na tą część miasta, nie? Bo będziemy też pewnie robili coś w tamtych rejonach, ale na razie zajmijmy się rejonami tymi tutaj. Tutaj chyba jest tak elegancko wyrównane, więc powinno to całkiem spoko wyglądać. Tam sobie drogę puścimy za chwilę górą. No i dajcie mi jakieś takie zwykłe drogi, gdzie będzie ten dworzec kolejowy tutaj. Wjazd zrobimy, jakby tutaj te wjazdy porobić. Albo by ten... Gdzie ja chcę jeszcze z tymi torami jechać kolejowymi? Gdzie by tam pojechać? Tutaj może jakąś linię kolejową? Tak już na przyszłość, nie? No na pewno coś będzie tutaj. To jest pewne. Jakaś linia kolejowa, to jest oczywiście pewne, że coś tutaj będzie jechało, więc tak bardziej w tamte rejony bym się chciał z tym dworcem ustawiać, więc może sobie damy to pod jeszcze innym kątem całkowicie. Ten dworzec podwalniemy sobie pod takim kątem tutaj. Będzie ciekawy wjazd, troszkę ostry, ale przy stacji i tak trzeba zwalniać, także myślę, że no problem. Dobra, także mamy to ogarnięte. Jeszcze o matko, zapomniałem o tej stacji rozrządowej. Ale ona będzie no na pewno raczej gdzieś w tych rejonach, bo tam się już mi nie zmieści w mieście. Kupimy sobie jeszcze dwa tereny, nie te tereny. Te tereny, w ogóle zobaczcie ile ja mam pieniędzy. Nice, bardzo fajnie, to mi się podoba. I gdzieś tymczasową stację. O, tu jest płasko, dobra. Tylko o nie, tam trzeba dojazd zrobić. Całe szczęście, że zrobiłem tą drogę. Albo tą stację rozrządową dać w trochę inne miejsce. No nie, no tu bym chciał miasto. Tu mamy takie tereny, będą tereny przemysłowe. Będzie również ten budynek, żeby mógł tutaj stać. No tymczasowo, no mówię, no. Tymczasowa linia, wymagana droga. To jest wielkie, to mi się tam w ogóle zmieści. Prawie mi całą górę wyżarło. No matko. Dobra, ale no nie ma tragedii. Znaczy, trochę jest. Bo zrobiło mi się to jakimś cudem wyżej niż chciałem.
O, dobra, ale no trudno. Trudno. No nie trudno, jakie trudno. Nie ma takiego słowa trudno. Ja to wezmę, ja to wyrównam. Przecież tu jest równo. Skąd to? Skąd to wzięło tą wysokość? Pewnie stąd wzięło tą wysokość tam, gdzie chciała się droga zrobić. To sobie trochę wyrównam. Strasznie duży budynek. Matko jedyno. A jeszcze ma jakieś pewnie upgrade'y. No, no tak, zapomniałem jeszcze o tym. Dobra, ale teraz tu mi się fajnie zmieści. W ten sposób. Drogę, no to sobie będzie super dojazd. 8 pasów do stacji rządowej. Kto to widział? Takie rzeczy. Dobra, tutaj sobie tak, usuniemy ten kawałek toru. Bo od razu też połączymy się. Ciekawie chyba dosyć to będzie połączenie. 180. Dobra, gdzie ja się tu muszę połączyć? Z którym torem? Chyba obojętnie którym, czy nie? Nie pamiętam. Ale chyba nie. To się trzeba było z tym głównym połączyć torem. Takie mam wrażenie. No to połączymy się. W trochę, no mówię, w trochę dziwny sposób. Nie, bo tutaj mi krzywo wyszło. W trochę dziwny sposób, dlatego że lekko dookoła sobie tym pojedziemy. Jeszcze tak się zawiniemy, ciekawie. Dobra, 180. Czemu to się tak chce usilnie krzywo zrobić? Dobra. W ten sposób. Bo tutaj tak się tak se przejadę, co nie? No, tak se przejadę. No, tak se skorzystam z tego przejechania. Teraz mi proszę włączyć. 180. Dobra. Nawet tu mi się zrobiło skrzyżowanie rozjazdy angielskie. O, trochę ostre mam wrażenie. Ale skoro się zrobiły, to ja nie widzę przeciwwskazań. Dobra, jeszcze musimy tutaj teraz drogę zrobić, no nie. Ale no tu i tak coś raczej będzie, jakieś budynki, wiecie, no przemysłowe z czasem, więc no drogi też będą. Myślę, że w kolejnym odcinku coś tam się zdoła tutaj wykombinować. No i teraz, jakie mam tutaj się połączyć z taką drogą, nie? Z taką cienką drogą połączenie będzie, ale no trudno, no tymczasowe. Tymczasowe, pewnie to tak zostanie, tylko sobie zamienię na coś jakiegoś, nie wiem, troszkę lepszego. Aha, bo tutaj tak ta droga, o matko. O matko i córko. Dobra, wyrównamy teren odrobinkę. Nie będzie źle. Będzie tragicznie, jak to wygląda. Dobra, no tymczasowe. O, i tu sobie przejadę nad tymi torami, więc też w sumie spoko. Na przyszłość. Bo za bardzo nie wiedziałem, jak tam się na tą drugą stronę dostać. No to się już wyjaśniło samo. Fajnie. Bardzo fajnie. Także ta droga, którą teraz buduję, ona tutaj pewnie zostanie na stałe. I to będzie jeden z głównych wjazdów do tej strefy później. Tylko czy ja tutaj, czy uda mi się zrobić tu ten? Tak, chciałbym. Ej, uda się, wow. To szok i niedożywienie. Udało się zrobić, nawet w miarę równo. A jakbym sobie tak to jeszcze odrobinkę. Patrzcie, prawie że idealnie. No tak mi rupta. I tutaj nawet idealnie z tym wyjdę. Tak gdzieś dotąd i teraz będzie łagodny spadeczek. Prawdopodobnie tu mi się uda zrobić. Na zero. 7-3, trochę stromo. Ej, wcale nie. No pięknie. Pięknie, po prostu, dobrze jest. Wygładzimy, tu nic nie będzie, nikt nic nie widział. Coś widzieliście? Raczej nie. Dobra, no trochę bardziej stromo, ale to sobie bardziej poza odcinkiem wyrównam. No i dobra, także połączenie jest, no problem. Nie ma tragedii, myślę, że to będzie gorzej wyglądało. Dobra, także możemy przejść do budowy dworca kolejowego. Bo dopiero teraz go mogę zrobić chyba, czy mogłem wcześniej go zrobić? Chyba nie, bo to trzeba było tą walnąć tą stację. Dworzec kolejowy, a towarowy sobie zrobię, no też gdzieś tutaj, nie? W tych rejonach. No, przypuśćmy, może tutaj gdzieś się zrobi. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Na razie kolejowy, taki elegancki, tu. O matko, co to było? Tu musimy teraz zrobić połączenie, czy tu już mi ten tor schodzi w dół? Nie. Więc też bardzo dobrze, bo będę mógł zrobić eleganckie rozjazdy, wszystkie potrzebne. Mamy tutaj torów dosyć sporo. To jest taka linia, wiecie, która sobie przechodzi. Ona na razie nie ma żadnego dworca. Więc ją sobie połączymy. Myślę, że tutaj
Nie będziemy też jej łączyć później nawet. Więc to taka będzie linia przelotowa. Jest to równo, teraz? Teraz chyba będzie równo. Dobra, i łączymy się. No prawie, no dobra, jeden stopień. Przeżyjemy. I łączymy się tutaj z naszym głównym torem. Mogę to tak jakoś fajnie, łagodnie zrobić. No chciałem tak idealnie zrobić to łagodnie. Ale widzę, że jednak to muszę zrobić troszkę bardziej ostro. Nawet zrobię sobie to jeszcze inaczej. Aha, serio? Mogę to... Przez chwilę myślałem, że mogę tak zrobić. To sobie podłączę. No patrzcie to, mogę tak zrobić. Ale nie, to jest za ostro. Zrobimy sobie to w ten sposób. Tutaj trochę mi nie wyszło. Dobra. No bo chcę takie ładne tory zrobić. I na przykład teraz by mi się udało tak ładnie wjechać pod kątem. Halo! Kurde, zacięło mi. Przez zapisywanie mapy. No, coś w ten sposób. No. No, dobra, o to mi chodziło. Mniej więcej. Powiedzmy, że mi o to chodziło. I to też sobie to podłączę już tak, wiecie, no, zawczasu, żeby później o tym zapomnę, że mam tutaj jakieś tory w ogóle. Tylko tak, wyłączcie mi wszystko, bo ja to bym chciał jednak po swojemu zrobić. Tak. Troszkę do przodu. Tak. I włączcie mi to i łączniczek w ten sposób. To już trochę gorzej wygląda, szczerze mówiąc. Więc to jest do zmiany. Nie, ja to sobie poza odcinkiem zmienię i gdzieś w innym to miejscu sobie zrobię, ale przynajmniej mamy połączenie wszystkich torów, więc bardzo dobrze. Od razu też sobie zrobię linię kolejową i będziemy wtedy robić dopiero dalsze rzeczy. No połączymy się tutaj z tym najbliższym dworcem, żeby tam nie trzeba było pod ziemię schodzić. I póki co połączymy się tylko i wyłącznie tutaj. Dobra, połączenie się zrobiło, także tory się wszędzie zrobiły, połączyły, bardzo dobrze. I wracamy. Dobra. Pierwsza linia kolejowa, od razu sobie dajcie mi ten pociąg, gdzie on jest? Jedzie? Aha, bo to halo, nie stąd. Stąd. Dobra, jedzie. Nie ma... Co nie ma? Co, jak to nie ma? Aha, dobra. To jest mega dziwne. Jakby nie mogą te rury zrobić się od razu pod tą drogą, tylko 2 km pod wodą? No dobra, ale połączenie jest, więc... To najważniejsze. Dobra, pokażcie mi teraz ten pociąg. Proszę bardzo. Tutaj kamera pierwszoosobowa, spróbujemy to jako zrobić. Czyli tak, żeby się załapać na ten pociąg. O, dobra, teraz sobie lecimy. I kamerę spróbuję sobie tu jakoś ustawić. Jak fajnie działa ten pantograf, to jest naprawdę mega, mega sztosik. Nie no, powiem wam, jest tam jakieś, widziałem, lekkie takie dziwne załamanie troszkę. Łoj, się trochę złamał pociąg. No ale no mówiłem, widoki bardzo ładne. Nie no, fajnie, może odrobinkę szybciej. Tutaj się zawija elegancko. Tutaj znowu troszkę w dół to trzeba będzie poprawić. Tutaj się pniemy już powoli do góry, bardzo łagodnie. I na zero jesteśmy na dworcu. No i dobra. Całkiem to fajnie wyszło. A pan tu się skąd wziął? Już wyjechał? Serio, tak szybko? No dobra. Także jest git, jeszcze nie ma połączenia z niczym, a tu sobie już widzę jeżdżą. Okej, okay, także zróbmy teraz tą drogę nad tymi torami. Sprawdźmy, czy się uda na takiej wysokości tutaj ją zrobić, bo tu mi się wydaje, że jest troszkę te tory wyżej niż tam robiłem, ale no może się uda. No nie uda się, kurde, no nie uda się, no. Ale dobra, nie, no uda się, dobra. Jest git. Jest bailando. Trochę idziemy do góry, więc sobie ten teren tu jeszcze odrobinkę podniosę poza odcinkiem, żeby zrobić to, no tak wiecie, na picobello. Fajnie, i nie ma przejazdu kolejowego, nice. Bardzo dobrze. I teraz zrobimy sobie tutaj jeszcze podłączenie w ogóle do tego dworca, żeby można było jakkolwiek z niego już korzystać. Może nie z torów, tylko bardziej z drogi. Byłoby chyba lepszym rozwiązaniem.
No na pewno jeden z wjazdów byłby jakoś tutaj, do tej drogi. Tu już mamy jakąś drogę, tak? Nawet kilka tych dróg. Więc wykorzystamy sobie, no. Zrobimy takie troszkę ciekawe połączenie, żeby nie były same kąty proste, to sobie tutaj zrobimy to troszkę pod takim kątem. Te linie pomocnicze z dupy są niezbyt fajne czasem. Tu sobie też jeszcze odrobinkę ten teren wyrównam. Tu sobie jeszcze załagodzę, bo tego nie zrobiłem. O właśnie. Żeby to lepiej tutaj się prezentowało. No i tu jest naprawdę fajnie. O, jest git. Jest bailando. Zrobimy sobie tutaj ładne połączenie. Nawet powinno się, myślę, w miarę ładnie udać. Także no problem. Dajcie mi teraz te linie. I 180 stopni. No kurde, to muszę aż tak zrobić. Trochę mi tutaj nie wyszło za bardzo. Tu jeszcze chyba odrobinkę do przodu trzeba będzie podjechać. Dopiero teraz zrobić taki zakręcik. Tutaj może by jakieś rondo sobie strzelić. Dawno nie robiłem ronda pod takim kątem. No troszkę może większe rondo na przykład. O, będzie takie rondo. I mamy tutaj jeszcze drogę. Też sobie ją wykorzystamy. Gra sobie niech leci. Już może ktoś będzie chciał na dworzec sobie przy... Ile mi tu tych pociągów wyjechało? Bez przesady. Miało być parę pociągów. A tu mi wyjechało mega dużo. Autobusy też jeżdżą, tu widzę obok, więc sobie myślę zahaczą też o ten dworzec autobusowy, kolejowy. Dobra, i tu będzie taki łagodny, fajny wjazd na przykład. Taki od razu bezpośredni z tej części miasta, pyk na dworzec. No i git. No i git, dobra. Tu mamy główną drogę, którą, no, ta sobie pójdzie tam bardziej dookoła jeszcze. No i tutaj też sobie tą drogę trochę wpuścimy w ziemię, żeby tym razem tory były wyżej. No i z tym torem się musimy tam też zawinąć i polecimy sobie w tamte rejony kiedyś. Co, muszę o tym też pamiętać, żeby to w ten sposób zrobić. Dobra, także tu jest całkiem spoko. Tu by można było taki, niby mówiłem, że nie, ale takie zakręty fajnie wyglądają. Naprawdę. Może troszkę dalej, bo boję się, że takie krótkie odcinki no nie są dobre dla samochodów. Jak to wygląda? Nie, pokrzywione to strasznie. Nie, 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 nie będziemy tego robili. No, mają tam jeszcze wyjazd, także myślę, że powinno to wystarczyć. Raczej bez problemu. I tak, autobus mi którędy sobie autobus jeździ, to jest ważne. Tędy sobie jeździ, tak? No to puścimy go jakoś tędy. Tutaj się zatrzyma i wróci sobie na swoją trasę, tylko że tędy teraz. Tutaj też raczej tą główną drogę bym puścił sobie tam dalej. Czemu by nie? Więc ona gdzieś tam dalej by sobie, myślę, szła. Tu bym sobie z tą drogą zjechał niżej. No bo teraz się z tymi torami jeszcze muszę jakoś wykręcić, nie? Więc tu by sobie ta droga szła pod tymi torami. Tam by sobie wyszła i połączyła się z tą drogą. A to będzie tory nad tym wszystkim, nie? W ten sposób. To ja sobie od razu kupię też tutaj te dwa kwadraciki. Dobra, widzę, mam jakieś problemy w mieście. Ja się za bardzo skupiłem na jednym. Co jest z tymi... Tu jest karetka. Pojazdy w użyciu... No dobra, można by walnąć jeszcze jakiś kolejny garaż. O, i mamy, moi drodzy, kolejny kamień milowy. Bardzo fajne, 3,5 miliona, bardzo dobrze. Bo pacjentów też nie ma jakoś mega dużo, nie? Więc... Teraz pojazdy 10 w ogóle nic jeszcze nie wyjechało nowego. Także no nie wiem, jak to działa. Naprawdę aż taki problem jest? Mamy tu jeszcze, widzę, problem za mało klientów. No to musimy domki sobie w kolejnym odcinku porobić, żeby miał kto robić na tych ludzi. No, także to też sobie, myślę, na razie zostawię, bo jeszcze nie wiem, gdzie ja bym chciał z tą drogą dokładnie wyjść, ale tory kolejowe, jakiś zalążek, przynajmniej tej głównej linii. Tutaj idziemy jakoś w miarę równo. W miarę równo. Dobra.
Najwyżej, no chcę tylko mieć, wiecie, tak mniej więcej, bo później o tym zapomnę, że ja tutaj robiłem jakąkolwiek linię kolejową. Więc to bym chciał, żeby no tak naprawdę tutaj łagodnie sobie szło. I na razie sobie, jak się tam, coś co tam niby nakładało. Co to jest? Co to jest Stonehenge, kurde belemole. Panie, Stonehenge. Muszę się przesunąć. Tu. To jest spoko, że możemy te budynki sobie przenieść. A taki szczegół nie za bardzo, szczerze mówiąc, potrzebny. I te tory gdzieś tam dalej, więc już mniej więcej wiem, gdzie budować, a gdzie nie budować rzeczy. Nawet taką jeszcze szybki tor można by gdzieś stąd walnąć tam, w razie czego jakby tu były jakieś korki, ale raczej nie będzie, dobra. Także jest całkiem spoko. Myślałem, że szczerze mówiąc to będzie gorzej wyglądało, ta cała linia kolejowa, ale nie no, jest bardzo ładna, bardzo malownicza, mi się podoba. Naprawdę jestem zaskoczony. Tymczasowe jeszcze podłączenie będzie z tej głównej drogi po prostu tutaj w te rejony. Tak żeby, no, tak się ta droga nie kończyła mega dziwnie. No, także moi drodzy, to by było w tym odcinku na tyle. Mamy linię kolejową zrobioną. Mamy też mostek. W kolejnym odcinku będziemy robili domki oraz może coś w tych rejonach albo w okolicy tego dworca kolejowego. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej odcinków. Nie wiem, czy zauważyliście takie tutaj serduszka, pokazywały się w tym miejscu. O, proszę bardzo. Dlatego, że mamy luty, czyli walentynki. I to jest, moi drodzy, dlatego. Bardzo fajny szczegół. Na razie, pa pa.